Przypominamy, że finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. W Raciborzu będzie się działo. I poza m.in. popularną aukcją w Raciborskim Centrum Kultury sporo ciekawych wydarzeń, które już zapowiadaliśmy, przewidziano również na rynku. Jednym z nich będzie zimowa kąpiel, czyli morsowanie. Raciborski rynek. Dokładnie w tym miejscu w niedzielę od godziny 13 będzie można zarówno obserwować śmiałków, jak i samemu wejść do basenu zimnej wody, do czego szczególnie zachęca trener Street Workout Dawid Łomnicki. Sam po sobie i po kolegach widzę, jak to bardzo fajnie działa. Też są dzieci, są dziewczyny, które uczestniczą w morsowaniu na dzikiej wodzie, można powiedzieć, normalnie to robimy. No tutaj będzie okazja do tego, żeby zacząć pod okiem ratowników, jeżeli ktoś się boi, tak, wejść do dzikiej wody. Zacząć przy osobach, które już to robią, które będą mogły wprowadzić w ten zdrowotny zwyczaj. Dlatego tym bardziej morsowania, czyli popularnej kąpieli w lodowatej wodzie w celu zahartowania organizmu, koniecznie trzeba doświadczyć na własnej skórze. Wystarczy tylko zabrać ze sobą parę niezbędnych rzeczy. Strój kąpielowy może być jednoczęściowy w przypadku kobiet, może być dwuczęściowy, mężczyźni, jakieś tam kąpielówki czy spodenki, na pewno klapki, żeby w stopy może nie było zimno, jeżeli będzie się deptało po podłożu. Tak naprawdę ręcznik na pewno. Ciepłe napoje tutaj chyba będą, jedzenie też, grochówa, tak, więc na pewno ręcznik, na pewno klapki, kąpielówki, no i na zmianę bielizna wskazana. Jest to coś ciekawego, ma zainteresować ludzi do tego, żeby przyjść pooglądać chociażby wariatów, którzy będą latać tutaj w slipkach, no ale to jest przede wszystkim no, zdrowotny gdzieś tam proces, tak, więc bardzo dobra sprawa, ja sam przez całą jesień byłem podchorowany, zacząłem morsować i czuję się świetnie. Na chętnych organizatorzy czekać będą do godziny 16. W tym samym czasie atrakcji będzie też dostarczać jednostka strzelecka, klub offroadowy czy dręgowiec nad Górnej Odry. Bez względu na pogodę, gorąco zapraszamy.